Otwieram 51. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 20 radnych. Tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Heśmana. Witam pana skarbnika, pana Jastrzaba Sielawę i witam telewizję kablową Bartsat. Wysoka Rado, dziś mija 82. rocznica zbrodni katyńskiej. W chwili ciszy uczcimy pamięć ofiar tej zbrodni. Jednocześnie ogarnijmy pamięcią bohaterski naród ukraiński, który walczy już 1,5 miesiąca z rosyjskim najeźdźcą. I proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję bardzo. Pięćdziesiątą pierwszą sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali panie i panowie radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2 porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/51. Poproszę tutaj panią radną Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody, dział 852, rozdział 852-95, zwiększenie planu dochodów o 42 500 zł. W rozbiciu na 32 500 zwiększenie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wsparcia seniorów i 10 000 zł zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zwiększenie o 30 000 zł planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zwiększenie dochodów o 159 170 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia 5 obywateli Ukrainy w ramach robót publicznych do końca bieżącego roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 852, rozdział 852-95, zwiększenie planu wydatków o 42 500 i tutaj w tej rozbicie seniorów i posiłki dla dzieci. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 30 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zmniejszenie o 3232 zł, 33 zł planu wydatków przeznaczonego na opłaty za odprowadzanie wód opadowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I zwiększenie o 162 403 zł z planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie 5 obywateli Ukrainy w ramach robót publicznych. Pracownicy ty będą oddelegowani do pracy w ZUK. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Chciałabym jeszcze państwu dodać, że w uchwale, w treści uchwały jest załącznik chyba 5, bo tu tak 1, 4 i 4, załącznik numer 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym upoważnia się burmistrza miasta do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bartoszyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Komisja też to rozpatrywała i zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania do projektu uchwały?
Jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 52. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.